zasadzie jest to mój pierwszy wykład na zimowisku. Także przepraszam za wpadki ewentualne. I brawo. Zawodowo zajmuję się administracją. Siebie nazywam, że tak powiem, administratorem do wynajęcia. A to, co dzisiaj przedstawię, to takie coś, co robię, no nie wiem, z przyjemności, tak? To znaczy, w zasadzie jest to dla mnie też świeży projekt. Poznałem go, można powiedzieć, 3 miesiące temu. Chociaż słyszałem o nim, to znaczy pierwsze wzmianki to był, jak tylko była informacja o tym, to się dowiedziałem, ale nie zainteresował mnie ten temat, to znaczy nie uwierzyłem ten projekt, tak jak dosyć dużo osób było sceptycznych, po prostu nie wierzyło, że można stworzyć w pełni otwarty komputer, dostępny dla każdego ze wszystkimi, nie tylko sterownikami, ale również są upublicznione projekty płyty, także tutaj i procesory. Także jest naprawdę pełni otwarte. Tak. Można ściągnąć, zlecić do wypalenia, do wyprawienia i nie, samemu to nie, bo to jest wielo 12 was bodajże, także w domu tego się nie zrobi. Opowiem na początek w ogóle skąd pomysł, co by firma, która wypuszcza, to chciałby osiągnąć i kilka dat z historii. Jest krótka historia poroczna. Tutaj wypisałem to, co sam szef Adapteva. Adapteva to jest firma, która właśnie produkuje to, czy zaczęła ten projekt. On tłumaczy się tym, że znaczy jego zainspirowały projekty takie jak właśnie Raspberry Pi i Arduino. Ale powiedział też, że to jeszcze za mało. On by chciał mieć podobny moduł, podobny komputer, który będzie 50 razy szybszy od tego, co w tej chwili jest. Nie mówił tak, w momencie, kiedy to mówił, miał już w zasadzie do dyspozycji swój własny koprocesor, który bodajże nazywał się Epiphany. Dokładnie to czyta. Koprocesor ten jest w wersji 16-rdzeniowej i 64-rdzeniowej. I rok temu, nie rok temu, w 2012 roku we wrześniu tutaj jeszcze właśnie jest slajd o tym, czym by chciał być ten projekt. W zasadzie powiedziałem. No i historia. We wrześniu, bodajże 27 września na Kickstarter.com ogłosił, że chce stworzyć komputer w pełni otwarty, wszystko opublikuje, jak zbierze odpowiednią sumę, minimum 750 tysięcy dolarów, stworzy projekt płytki, jak wypali
projekt, to znaczy nie, jak komputer będzie pracował i będzie się czym pochwalić, to wszystko opublikuje. No i ludzie to nie w pierwszych dniach nikt mu nie uwierzył. Zresztą widać, że to nie było spokój jakiegoś. To jest wykres przybywania fundatorów tego projektu. Po co jakiś czas, znaczy nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, dlaczego ludzie w to nie wierzą. Zresztą jawnie opisywali to w ten sposób, że nie wierzą, że można opublikować, znaczy można wyprodukować w pełni otwarty hardware. No to zaczął części już kawałki, bo już prototyp w zasadzie miał. Części, które mógł, zaczął już publikować i przybywało tych fundatorów. W ciągu miesiąca zebrał prawie 900 tysięcy, firma zebrała prawie 900 tysięcy dolarów i 750, nie, 5 tysięcy fundatorów złożyło się na tą sumę. No i w listopadzie, koniec listopada ogłosili, że startują z projektem. No i jeszcze taka jest historia, że powiedział, że jeżeli zbiorą 750 tysięcy, to będzie z 16-rdzeniowym procesorem, jeżeli 3,5 miliona, coś koło tego, koło 3 milionów, to opublikują, to stworzą z 64-rdzeniowym procesorem, z tym swoim procesorem. Kolejnym takim punktem był czerwiec 2013, gdzie mimo, że jeszcze komputer nie był w pełni funkcjonalny, to znaczy bodajże nie działało HDMI i USB, działał tylko Ethernet, uruchomili komputer i można było się do niego dostać, system na nim działał i jako serwer już pracował, ale nie było dostępu, nie można było podłączyć klawiatury, nie można było podłączyć monitora, bo coś im nie działało, nie wiedzieli dokładnie co. Po opublikowaniu tych kodów, całego projektu, znaczy dużej części projektu, w Europie znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, co jest nie tak i temat przynajmniej z HDMI ruszył z kopyta i bodajże w grudniu ogłosili, że komputer działa już w pełni. Teraz to już różna rzecz. Oni to przy telewizji. Na tym slajdzie widzimy krótki, tak, znaczy prosty schemat blokowy całego komputera. Nie przedstawiałem płytki, zdjęcia z płytki, no bo nie ma większego sensu. Widać, że komputer używa procesora ARM A9, troszeczkę nowszy, dwurdzeniowy, troszeczkę nowszy niż w Raspberry. Nie wiem, czy nowszy, no lepszy. Jeżeli chodzi o koprocesor, on jest kinowo zgodny i problem polega tylko na tym, że on jest po prostu droższy w produkcji. A z tego, co doczytałem, można go używać zamiennie. Pamięć jest 1 gigabajt, przepraszam, port Ethernet gigabitowy, 2 USB, mikro HDMI do podłączenia monitora i slot mikro SD do uruchomienia systemu, tak? W zasadzie potrzeba.
wyjście na świat, znaczy oprócz Ethernetu, znaczy oprócz tych portów, które wymieniłem, ma jeszcze cztery złącza 60-pinowe GPIO i dwa z nich służą do komunikacji bezpośredniej z koprocesorem. To znaczy można łączyć te komputery nie tylko włączem Ethernet i system obsługuje, tylko bezpośrednio mieć dostęp do, między komputerami do sąsiednich koprocesorów właśnie przez te zewnętrzne złącze. No właśnie, po co kolejny komputer i po co nam? Wymieniłem tutaj tylko te trzy podstawowe, które dla mnie są najbardziej znane. Być może są jakieś jeszcze, które podobne funkcje spełniają, ale jak ja wpadłem na paralela, ja szukałem czegoś, co najbardziej mi właśnie Raspberry przypadł do gustu, do majsterkowania. Kolega mi powiedział, że jest to jeszcze paralela i się zastanawiałem, jakie są różnice między nimi, oprócz ceny, bo Raspberry kosztuje 25 do 35 dolarów, paralela 99 dolarów. No jak zacząłem patrzeć na różnice, no to faktycznie różnice hardware'owe są, które by mogły zwiększać, znaczy tą cenę uzasadniać. No ale jak zacząłem doczytywać i całą historię, cały blog przeczytałem z tego roku, okazało się, że paralela jest całkiem do czegoś innego, właśnie do przede wszystkim do obliczeń, przeznaczona do obliczeń równoległych. Właśnie to co powiedział prezes Adaptiva, że to jest przyszłość, to w zasadzie już teraźniejszość też i przyszłość informatyki, programowanie równoległe. No i to są zdjęcia którejś wersji pośredniej, wersja ostateczna komputera przede wszystkim. Tutaj ona się dużo nie różni od wersji ostatecznej, oprócz koloru płyt zmienili na niebiesko, ale poprawili przede wszystkim grzanie się. Okazało się, że jak pracował na pełnej parze, to mocno się grzał i bez radiatorów no, nie dało się pracować bez schłodzenia. To jeden punkt. I kolejne to właśnie problemy z HDMI i z USB. No, nie potrafili ich rozwiązać, no, ale w końcu się udało i mamy już w pełni funkcjonalny komputer. Ja niestety jeszcze nie mogłem sobie kupić, ponieważ okazało się, że wstrzymali sprzedaż. Nie dostali na czas płytek. Nie wiem, po zespołu w każdym razie. Wszystkie zamówienia, które do tej pory zostały złożone, będą czekały, aż uruchomią produkcję. I jak z tymi zamówieniami się uporają, to zaczną przyjmować kolejne nowe. Taka płytka kosztuje 99 dolarów i tutaj jest na niej 16-rdzeniowy koprocesor. Taki pan już. To jest wersja. Oni to sprzedają w jednej całości. To jest mini. Tak, mini klaster. Oni to sprzedają w całości z jednym, tutaj jest różnica, bo przede wszystkim cena 500 dolarów, nie jest tylko razy 4, okazuje się, że jest drożej. Doczytałem, że różnica jest taka, po pierwsze zasilacz jest już wspólny, nie każdy, do każdego oddzielny i dodają
Rąbki. Szyny do... To też. Dodają szyny, żeby właśnie połączyć oprócz Ethernetu, żeby połączyć kabelkami komputer. Czyli pewnie funkcjonalny klasy. A to jest zdjęcie, pierwszego klastra zbudowanego przez Adapteba. A to, co opowiada, on jeszcze ktoś spieszył na tej wersji pośredniej, gdzie nie działało w pełni wejścia HDMI. To jest podłączony pod... zalogowane są przez sieć do komputerów. No i problem z wchodzeniem, tak? Jak sami napisali, wszystko działa pięknie, poprawnie, jeśli jest dobrze wchodzone. Klaster ten złożony jest bodajże z 42 komputerów. Dało to w sumie 760 rdzeni procesorów. Dało to w sumie ponad 760 procesorów dostępnych, rdzeni procesorów do dyspozycji. Zbudowali to w pół godziny. Jedna z ciekawostek, jeśli chodzi o to, o ten, znaczy dla mnie to dwie, tak, złożenie w ciągu pół godziny. Jest bodajże nawet filmik, jak to nagrywali, jak składali. I druga sprawa, nie przekroczyło, pobór mocy nie przekroczył 500 W. Według mnie dużo mniej było, bo w zasadzie to każda jedna płytka miała pobierać maksymalnie 5 W, więc około 300 W nie powinno przekroczyć 300 W całość. Na pewnej barze, pracując na pewnej barze. Zacząłem od, chociaż jest na trzeciej pozycji, ale zacząłem od Kickstarter, od ich właśnie ogłoszenia. Później na Parallel od blog, tych pośrednich nie czytałem, tego też jest sporo. Łącznie z komentarzami to trochę tego do czytania jest. Ale główne informacje to Parallel od, główna strona. Strona adapteba.com przedstawia firmę, znaczy jest to strona domowa firmy, a trzeci adres, no powiem szczerze, zachwyciłem się tym projektem i postanowiłem stworzyć własny portal dotyczący tego projektu w języku polskim. Póki co to co mnie zaciekawiło na Parallel, tłumaczę, czy po swojemu opisuję i w języku polskim. Także serdecznie zapraszam pod te adresy do zaglądania. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym projekcie. W zasadzie, jeśli chodzi o slajdy, to wszystko, co przygotowałem. I tak jak powiedziałem na początku, jestem jeszcze teoretykiem w tym projekcie. Niestety nie zdążyłem zamówić sobie płytki, chociaż powiem też szczerze, że wielu fundatorów też jeszcze nie dostało swojej części, mimo że były wysyłane
W czasie tego roku 2013 były wysyłane prototypy, to znaczy zamówili, sprawdzili, czy jest w miarę funkcjonalny, i tą partię, która została wyprodukowana, to sukcesywnie wysyłali do swoich fundatorów. Ale z tego co wiem, nie wszyscy jeszcze dostali swoje prototypy. Jak to można jeszcze nazwać? W tej chwili, tak jak już powiedziałem wcześniej, w tej chwili składanie zamówień jest wstrzymana. I ja swoje płytki zamówić nie mogę. Dlaczego w ogóle chciałem o tym powiedzieć? Po prostu to z ciekawostek, które przeczytałem na temat projektu, to na przykład Adam Dewa obliczyła, że komputer, klaster złożony ze 100 komputerów paralela i to z tych za $99, czyli 16-korowym procesorem, daje wydajność bodajże 10 teraflopsów, a najwolniejszy komputer z TOP 500 ma 61 teraflopsów. Także różnica już jest niewielka. Jeżeli byśmy policzyli, to jest około $1000, tak? Taki klaster wyniósł. $1000 dla szkoły, dla studentów, dla uczelni to nie jest jakiś super wydatek, a można naprawdę zbudować sobie klaster do obliczeń potężny. Co najważniejsze, na nim działa pełna dystrybucja Ubuntu, bez żadnych, nic nie odjęli. Ci, co dostali prototypy, sprawdzili, że gry też działają, Doom jakieś tam odpalili. Także też można używać tego chyba już jako minikomputer do ogólnych celów. Mnie ciekawi, czy można by było zbudować jeszcze na nim oprócz klastra, chociaż strata pieniędzy, ale klastra do takiego właśnie hostingu na przykład. Czy dałby radę? To bym chciał sprawdzić. Kwestia tego... Gry mnie nie interesuje. Kwestia tego, na ile to ma przepustowość sieci, która tam jest, bo... Przepustowość między procesorami, to znaczy tak, oprócz Ethernetu, to przepustowość między procesorami jest około 10 gigabitów. A jeszcze mam pytanie, jak się korzysta z tego Epifany? To są kompilatory na to jakieś, czy tam czy może coś w rodzaju Qt jest, albo Pencila, jak to? Cały SDK do programowania równoległego jest opublikowane na GitHubie. Jeśli chodzi o programowanie, programować można C i właśnie OpenCL. Jeśli chodzi moja działka programowania jest też niewielka, bo jestem tylko domowym programistą, nie pracuję w firmie jako programista, więc też nie mam dużej znajomości w tym temacie, ale cała dokumentacja i wszystkie kody źródłowe już są opublikowane. Także można ściągać, można i przykłady też są. Gotowe przykłady wykorzystujące po prostu.
procesu. A czy będziemy mieli za rok warsztaty z tego? Nie potrzebuję do dużego sponsora, który zakupi jakieś 20 sztuk, żebyśmy chociaż mieli dobry klasterek. Nie, każdy ze swoim wtedy przychodzi. O. Tak, powiem tak, na pewno nie chcę obiecywać, ale jeżeli mi będę miał tyle czasu, ile miałem przez te 3 miesiące, żeby się zająć tym tematem, no to myślę, że za rok będę wiedział dużo więcej na temat tego projektu i będę miał już własny, przynajmniej ten mini klaster, który sprzedają za $500. Postaraj się go włączyć na Polsce. A blender na tym pójdzie? To bym też chciał sprawdzić. Myślę, że spokojnie. Myślę, że to jest właśnie między innymi ten cel, tak? Czemu? Bo to jest bliskie właśnie obliczenia równoległe, tak? Nie mam dowodów na to, ale myślę, że bez większych problemów. Prąd? Nie, to trzeba mieć bitcoin. Ja się obawiam czegoś innego, że w domach powstaną takie plastry, znaczy hakerzy będą to wykorzystywać do złych celów, będą mieli taką moc obliczeniową, jakiej do tej pory nie mieli dostępu bez włamania się na superkomputer. Tak? Nie bój się, będą bitcoiny fanić. To już robią na kartach grafikach. Łamanie kodów, łamanie haseł śpieszy troszeczkę. Sprawdzanie algorytmów odporności. To się klucze powie dwukrotnie i po problemie. No tak, ale pewne dowody się zdobędzie, tak? Znaczy jakieś tam problemy, które teraz są w kwestii wydajności komputerów, myślę, że to mocno przyspieszy, tak? Mówię, no te 4000 10 teraflopsów mieć, chyba teraz 4000 złotych. Załóżmy, że znajdziesz gdzieś plik ZIP zaszyfrowany, który miałeś tam na dyskietce 10 lat temu i zapomniałeś hasła, no to bez superkomputera takiego go nie przykrujesz. Tak, to będzie dlaczego ja się tym zainteresowałem, to szukam, czy mogę zainteresować swoje dzieci. Moje dzieci póki co wchodzą w etap przedszkola, więc jeszcze za wcześnie za nich, ale dla mnie do wczoraja to już jest czas stać, tak? Od przedszkola trzeba uczyć dobrych pań, będzie dobra.